Cześć, w tym odcinku wypożyczalni porozmawiamy o filmie Polowanie na Czerwony Październik. Akcja toczy się w 1984 roku. Mamy super nowoczesny okręt podwodny Czerwony Październik, który wypływa z bazy w okolicach Murmańska na swój dziewiczy rejs, w trakcie którego kapitan Marco Ramius, grany przez Seana Connery'ego, wraz z częścią załogi podejmują próbę ucieczki do Stanów Zjednoczonych. Ich śladem rusza cała flota atlantycka z czerwoną gwiazdą na burcie, a z boku Amerykanie próbują rozgryźć, o co chodzi. I tutaj główne skrzypce po stronie USA odgrywa Jack Ryan, grany przez Aleka Baldwina. No i zaczynamy, panowie. No to po pierwsze to jest wiadomo na podstawie książki, tak? Lektury szkolnej. Tak, Toma Clancy'ego. Niestety nie. Czyli Toma Clancy'ego, takiego najbardziej w sumie rozpoznawalnego i utytułowanego autora thrillerów political fiction. Politycznych, tak, political fiction. Sprzedawcy ubezpieczeń przede wszystkim. I obok Czerwonego Sztormu chyba najbardziej znana jego książka, tak? Tak, Czerwony Sztorm znakomity. Podejrzewam, że najlepiej, która się też najlepiej sprzedała. Przyniosła najwięcej sprzedała hajsu. Się... Dzięki Reaganowi, który ją trzymał w ręku, wychodząc gdzieś tam z jakiegoś helikoptera czy z samolotu. I ważne jest to, że książka no, jest oparta też na autentycznych wydarzeniach, znaczy poniekąd, bo on odpowiednio przerobił pewną historię z 1975 roku, kiedy to jeden z oficerów radzieckich, znaczy dowódca okrętu rakietowego, próbował wypłynąć z portu w Rydze i dopłynąć do Leningradu, gdzie chciał ogłosić taki swój manifest polityczny, gdzie sprzeciwiał się całej władzy radzieckiej, tego co komuniści zrobili w ogóle z ich krajem, tam posądzał ich o kolesiostwo, łapówkarstwo. To, że rozbijają kraj, bo on był takim zagorzałym marksistą, leninistą i chciał właśnie powrotu do tej wielkiej Rosji, a nie tej takiej rozbijanej wewnętrznie i oczywiście to był rodzaj buntu. Wszyscy myśleli w Rosji, że on próbuje usiąść z tym statkiem na zachód, konkretnie do Szwecji. W końcu łódź została zatrzymana i kapitan został pojmany i kilka miesięcy później rozstrzelany za zdradę. No jest inspirowana jakąś tam historią. Autentyczną historią. Sam pomysł tej ucieczki, tak, okrętu podwodnego, radzieckiego. Natomiast teraz trzeba z tej dobrej książki, można zrobić, wiadomo, beznadziejną ekranizację. Natomiast tutaj mamy fantastyczną obsadę, plus reżyserem zostaje John McTiernan, który mamy Predatora, później reżyserował, Szklaną Pułapkę, 13 Wojownika, bohatera ostatniej akcji. No, lepiej się nie trafiło, tak? No przy bohaterze ostatniej akcji to bym polemizował. No tak, ale wciąż chodzi o to, że to był taki topowy reżyser wcześniej od filmów właśnie akcji, takich z napięciem, z dreszczykiem emocji wywołujących. To jeśli mówimy już o obsadzie, czy właściwie o reżyserze, to co do obsady, to taka bardzo mroczna sytuacja. Otóż po pierwsze gra tam Vader, czyli tak, właściwie głos Vadera, James Earl Jones. Gra Pennywise, oryginalny z 1990 roku, czyli ten oryginalny. Stellan Skarsgård. Czyli Tim Curry i Stellan Skarsgård, czyli ojciec Billa Skarsgarda, obecnego Pennywise'a. Czyli już gorzej być nie może. No i Alec Baldwin, czyli tragedia nad tragedią. Znaczy, no co ty masz do Baldwina? Nie lubię, znaczy, ja wiem, ale w tym filmie to też bym się go nie czepiał. Baldwin jest dobry w tym, Soku z Żuka. A moim zdaniem tu jest i świetne. I Ucieczka Gangstera. Ale moim zdaniem tu jest świetne. Akurat też nie przepadam za tym aktorem i jak ostatnio nawet Marcin wrzucał, jak Kanadyjczycy zbombardowali dom Baldwinów w South Parku. To z South Parku, tak. To nie było mi żal, już wtedy to widziałem pierwszy raz, natomiast tutaj gra świetnie, naprawdę. Mi się strasznie podobało. No, wcielenie się w dosyć ważną postać, no, taką kluczową w tym filmie. Przyszłego prezydenta w książkach Clancy'ego, Jacka Ryana. Tak, a słuchajcie, w ogóle samo otwarcie jest fantastyczne w tym filmie. Genialne. Bo jest,
Po pierwsze, mamy takie charakterystyczne napisy, które później kradło wszystko, gry komputerowe, czyli jak było coś związane z wywiadem, siłami specjalnymi, szpiegowskimi, to się pojawiają takie napisy, jak drukarka jakby taka drukowała, prawda? Takie czcionka odpowiednia. I taki dźwięk jest, prawda? Jak idzie, taki komputerowy. Tak, tak. I to świetnie pasuje w ogóle do Clancy'ego wszystkich ekranizacji, ale ogólnie, jak mamy klimat właśnie jakiś wywiadu, szpiegów, sił specjalnych, to się zawsze pojawia. I później gry, Call of Duty i tak dalej, to wszystko kradło, inspirowało się tym motywem. No ale otwarcie tak naprawdę chodziło mi o samo to pojawienie się pierwszy raz łodzi podwodnej i muzyka, okrętu, która... Okrętu, tak, bo nas turyści zjedzą. Tak, okrętu podwodnego i pojawia się od razu też muzyka w tle takich radziecka. Basil Poledorius, czyli kompozytor, który to... Nie, są Konana, zrobił Robocopa, Żelaznego Orła. Tak, no kolejne wielkie nazwisko. No to tak, ten film po prostu, jeżeli chodzi o obsadę, reżyserię, muzykę, no wszystko było od początku dobrze zaplanowane. Ale tytuł chyba nie był dobrze zaplanowany, bo to nie była ani cyrylica, ani to nie był angielski. Tam podobno błąd jest zresztą w tym tytule, ja się nie znam na... Później cały czas gadali źle po rusku. Ja zresztą chciałem nawiązać, bo Marek już powiedział o otwarciu, to rzeczywiście jest ta fantastyczna scena, kiedy Czerwony Październik wychodzi w morze i mamy najpierw ujęcie na szczyt kiosku, gdzie stoi kapitan i pierwszy oficer i potem kamera robi ten odjazd i jest pokazany ten cały potężny kadłub tego okrętu podwodnego. Fantastycznie wprowadza w klimat, właśnie że są muzyką później, która wchodzi, to genialne, takie zimnowojenne od razu narracja się tutaj rysuje. Tak, już wiesz, że to będzie dobre kino. Tak, szczególnie pierwszy raz oglądało. Zresztą ten film się nie zestarzał, jeszcze będziemy rozmawiać. Słuchajcie, taką jedną ciekawą rzecz zauważyłem teraz, jak sobie odświeżałem film, to jest taki drobny szczegół, ale mnie rozbawił w pewnym sensie, jak Ryan dostaje już tam, znaczy wsiada do samolotu, tak, żegna się z córeczką, wchodzi do samolotu i ma problemy, przeżywa turbulencje, tak? A to tylko dodam, że ten miś, którego obiecał córeczce, pochodzi tak. Ze Szklanej Pułapki. Taki crossover. Tak. Wow. Reżysera, nie? Natomiast chodzi o to, że on tłumaczy stewardessie, co to są turbulencje. I ona w ogóle nie rozumie tego słowa, bo on mówi, o turbulencje, nie lubię turbulencji. I ona, ale czego? I on jej tłumaczy, co to jest. I to jest 90 rok, czy tam rok wcześniej wyprodukowany. I zobaczcie, dzisiaj no... Jest to coś, że stewardessa nie wiedziałaby, co to turbulencja, to jest tylko... Wiesz co, Marek, mnie się wydaje, się wszystko zmieniło, mnie się wydaje, że to jest coś takiego, to jest często w filmach, że to jest taki typowy dialog z wytłumaczeniem widzowi, o co, ale co jest ta turbulencja. Ale tym bardziej... Znaczy, ale to bardzo błędne, bo to mógł tłumaczyć współpasażerowi, metod ewidentnie błąd, bo... Znaczy tak, zgadza się, nie stewardessa. Ale właśnie błąd czy... Naprawdę to słowo nie występowało wtedy, nie było popularne. Nie, Marek, nie wydaje mi się, jest to błąd realizacyjny. Marcin ma rację. Marcin ma rację, to jest taka próba przełamania czwartej ściany i powiedzenie widzowi, no powiedzmy, że nadal 90 rok, te latanie, to nie jest jeszcze taką rzeczą oczywistą dla wszystkich, myślę. W Stanach? Nawet w Stanach. Myślę, że nawet w Stanach. Ale w takim razie to się znak czasu. Dokładnie czasami tak tłumaczono pewne kwestie, które mogły być problematyczne dla widza. Natomiast błagam was, turbulencje? Tak, pewnie. Bardzo chybiona, mógł to rozmawiać z współpasażerem, ale nie ze stewardessą. No wiadomo. Nie wierzę, że stewardessy 30 lat temu nie wiedziały, co to są turbulencje. Nie ma takiej opcji. To tu mamy błąd, że on do stewardessy się odezwał, ale wciąż nie było to powszechne słowo. To jest też taki znak czasu, no bo jednak dzisiaj nie tłumaczy się to. Nie. Przepraszam, nie zgadzam się z tobą totalnie, to jest po prostu błąd przy realizacji filmu. Ale nie, no ktoś niefortunnie, natomiast nie wierzę. Nie zrozumiałeś, że się zgodziłem z tobą? Mówię tylko, że w powszechnej opinii. W takim razie, jeżeli oni w taki zjawisko, sposób... Zjawisko, tak, zjawisko, zgoda. A dzisiaj tak. Jest powszechne, nie? No. To jest jakiś tam znak czasu. No. A propos tego właśnie tłumaczenia, bo zaraz później mamy taką scenę, gdzie mamy okręt USS Dallas i jest ujęcie na pomieszczenie sonaru i dialog operatorów. Jeden z nich mówi, że przepuścić to przez SAPS i drugi układ algorytmicznej obróbki sygnału, on ci wszystko powie, nie? I to też jest taki do widza, taki oczko, że tłumaczymy o co zawiłości tam techniczne, nie? W marynarce. Także Trzeba było przedstawić chociażby samą
samą fuchę tych, na, którzy siedzieli na słuchu. I trochę oswoić widza z chociażby, wiesz, z glosariuszem, że się tak wyrażę. No, no dokładnie. Tak, ale no. Tu jeszcze jest taka fajniejsza rzecz zrobiona, bo mamy też wprowadzenie postaci, czyli właśnie takiego mistrza sonaru, czyli taki, to jest takie trochę oczywiście hollywoodzkie, amerykańskie, takie epickie, ale wciąż bardzo fajnie to zadziałało. Tak, że mamy, tak, że żółtodziób to jest słucha, to jest jeszcze, ale to jest fajne, że on jest melomanem jednocześnie. Tak, tak, tak. Że to jest Pavarotti, takie... Paganini. Tak, tak. Znaczy, tak, no nie, jest... no on za tego Pavarottiego tam dostawał piany, bo to chodziło o Paganiniego, a nie Pavarotti to tenor, czy tam... Tak, tenor, taki tak, był dialog, dokładnie, no no. No taki żart. Paganini, no. Ten się tam z niego pruł, a ten dostawał wścieklizny, nie? No, niemniej jest to bardzo fajne wprowadzenie postaci, która będzie istotna dla całej tak naprawdę rdzenia tego filmu, czyli właśnie polowania na łódź, która ma jakiś tam niewykrywalny napęd. Znaczy jeszcze nie ma mowy o niewykrywalnym tak, napędzie. Tak, jeszcze nie, ale to chodzi o to, że to jest to wprowadzenie, że później ta postać ma bardzo duże znaczenie. Tak? Drugoplanowa. Poza tym, że do tej pory 15% czasu spędziliśmy na tłumaczeniu, co to znaczy turbulencja i dlaczego na to głębokość, jest... Na głębinie, tak? Na głębinie. To ten napęd to jest ciekawa rzecz, bo... Magnetohydrooptyczny, hydrodynamiczny. Gąsienicowo-magnetyczny. Gąsienicowy, w tłumaczeniu miałem gąsienicowy. Tak, coś takiego. Tak. Po napisaniu książki rząd Stanów Zjednoczonych się zainteresował Clancy'im. Skąd on to wie, co to w ogóle jest, co oczywiście było jakąś fikcją totalną. Ale na tyle realnie opisaną, że jakby odpowiednie osoby się tym zainteresowały. Trochę to, wiesz co, nie wiem, może palnę głupotę teraz, ale trochę to jest dla mnie podobne do działania tego, jeżeli mieliście kiedykolwiek rezonans magnetyczny. Ja miałem. Jeszcze magnety się rozbijają o siebie, obijają i tak tworzą ciąg. To jest dosyć sprytnie wytłumaczone, więc wydaje mi się, że Clancy tutaj sobie musiał się tak mi się wydaje, oparł się na jakimś działającym urządzeniu i trochę to podkolorował, albo po prostu na jakiejś prostej zasadzie, bo wiesz, tam jest dosyć to sprytnie wytłumaczone i teraz pytanie, czy jeżeli rzeczywiście tam trochę mi tylko nie pasuje przepuszczenie prądu elektrycznego przez to wszystko. No ale inaczej nie wygenerujesz pola magnetycznego, tak? Więc no też ciekawe, nigdy nikt chyba nie zapytał Clancy'ego, na czym się opierał. Ja myślę, że na jakimś banalnym urządzeniu musiało to być. Znaczy pomysł dobry. No, natomiast sam okręt... Generowanie ciągu przez pole magnetyczne, no. Tak. No bo de facto okręt on oparł na radzieckim Tajfunie, czy Akua, jak to oni, u nich była nomenklatura rosyjska. No to było takich 6 jednostek, które Rosjanie zbudowali tam w latach 80. To były okręty z pociskami balistycznymi. No i to też była taka super jednostka, super tajna i Clancy gdzieś tam jakimiś swoimi drogami dotarł do jakichś danych, do jakichś informacji i to właśnie był ten statek, tylko jeszcze właśnie unowocześniony o ten napęd filmowy w cudzysłowie. A tutaj jeszcze właśnie mamy, pojawia się też chwilkę wcześniej po raz pierwszy, znaczy nie po raz pierwszy, ale tak poznajemy go już bardziej, Sean Connery'ego, tak? Znaczy kapitana granego przez Seana Connery'ego. Ale poczekajcie, to nie jest wcale głupota z tym napędem. We wczesnych latach 60. amerykański naukowiec przeprowadził na Uniwersytecie Kalifornijskim Santa Barbara eksperyment, w którym zademonstrował, w jaki sposób pole magnetyczne może napędzać okręt podwodny. A czytałeś to teraz, czy mówiłeś? Nie, to w tej chwili przeczytałem. I teraz Ruscy wynajdują tajny napęd, wypuszczają łódź podwodną z tajnym napędem. 5 minut później rząd Stanów Zjednoczonych otrzymuje zdjęcia zrobione z doków, gdzie widzą drzwi z boku i zastanawiają się, do czego służą te drzwi. O, musimy spytać eksperta, najlepiej na jakimś uniwersytecie. I potem się okazuje, te drzwi to pewnie jakiś tajny magnetyczny napęd. Tak w ciągu 24 godzin cały spisek padł. Okej, okay, ale ten, tak, to prawda, natomiast... Sama ta sytuacja była dosyć taka emocjonująca, samo spotkanie się z ekspertem, to jest takie klasyczne,
O, właśnie pójdźmy z jakimś ekspertem. Oczywiście ten ekspert pracował w stoczni, jakiś stary wiarus, który wszystko wie o krętach, od razu rozpoznał, gdzie, że tu jest coś podejrzanego. Ale dla mnie była to jedna z fajniejszych scen w ogóle w filmie, taka dosyć emocjonująca, właśnie zagęszczanie tej intrygi, taka o, tutaj, że znajdują, ale po co to służy, do czego, tak, takie śledztwo. Ale zauważcie, że do tego momentu wciąż nie wiadomo, co ta łódź ma zrobić, prawda, czy ten okręt ma zrobić. No właśnie, bo nie jest w ogóle powiedziane o tym ucieczce cały czas, prawda? Przerwaliście mi, chciałem też powiedzieć właśnie o tym wprowadzeniu, jak pojawia się Sean Connery i spotyka się razem z tym komisarzem. Iwan Putin. Tak, Putinem. I tu jest też takie czynności bardzo typowe właśnie dla filmów, no i w ogóle realiów związanych z łodziami podwodnymi, przynajmniej tak jak z okrętami podwodnymi, przynajmniej tak jak sobie wyobraża widz, gracz i w ogóle konsument popkultury. Czyli mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, rozkaz, który przychodzi dopiero później, znaczy mogą otworzyć rozkaz już dawno po wypłynięciu, czyli taki tajny rozkaz, który mogą te dwie osoby przeczytać i nie wiedzą w ogóle, co, gdzie idą, dlaczego, po co. I to jest takie pierwsze napięcie. I drugie to są te, od razu pojawia się kwestia tych kluczy, tak? Czyli mamy dwie osoby, znaczy, że wystrzelenie pocisków głowic nuklearnych, no to wiadomo, mogą zrobić tylko przynajmniej dwie osoby lub więcej, tak? No tu jak tak, żeby nie było pomyłki i buntu, no. Tak, a więc taki znany szablon, taki znany klasyczny motyw, który zawsze pojawia się, jak mamy film o wystrzeliwaniu pocisków. Znaczy, tam akurat te dwa klucze były do otwarcia sejfu i na tym samym sejfie były dwa pokrętła. I jedno było otwarte. A Sean Connery tylko jedno przekręcił, a to drugie prawdopodobnie Putin już wcześniej musiał przekręcić. No, ale tak, te klucze to jest taki charakterystyczny symbol. Tak, no ale Putin, wiadomo, tutaj jego historia jest krótka i bolesna. No, może nawet bezbolesna, bo to tak. Chciałem powiedzieć, że wcześniej wypił herbatę ze szklanki z takim metalowym koszyczkiem jak z Połem. Tak. To bardzo charakterystyczne. No to nie możesz kojarzyć to bardziej z srebrną zastawą rosyjską tamtego tak, czasu. Przenosimy, tak, oczywiście. Ale no, coś bardziej eleganckiego. Bardzo popularne. No, ale tak, to koszyczek, herbata, szklanka w koszyczku, czaju, podstawa. Gorącej herbaty, tak. Tak, ale później jest też taka ciekawa scena, w której Connery pali te rozkazy tego Putina i jest dziwne, że nie włącza się alarm przy dymie, prawda? Tak, palili papierosy wcześniej. Tak, że czujka dymu się w ogóle nie włączyła. No. W ogóle piją i palą w tym filmie dość konkretnie. Może to nie tak, jak że wiesz, że wszędzie są czujki dymu, spokojnie. No na okręcie podwodnym, no to raczej wydaje mi się, że wszędzie. Nie, pewnie w sekcjach, gdzie no i oczywiście to jest, można, wiadomo, że to jest film i tutaj dużo rzeczy. A ruskie, jak to ruskie, palili na potęgę. Zaoszczędzili. Tam wszyscy jarali kuźwo, nie? A szczególnie mechanik ten, jak mu było. Ten to przecież... Ten w okularach, tak? Tak, nie pamiętaj mi, nie wiadomo, w gębie. Tak, cały czas był w sobie lasy, był taki wolny. Wiecznie podenerwowany. Tak. No ale mamy tutaj, kapitan już wprowadza, zaczyna się intryga, wprowadza swój plan tajny tak w życie, czyli odbywa się przemówienie do załogi i jednocześnie zaczynają śpiewać hymn. I jest to też taka, moim zdaniem, dosyć ciekawa, symboliczna scena, gdy oni śpiewają i namierza ich przy okazji ten amerykańska łódź podwodna i oni włączają napęd gąsienicowy i naraz nic nie słyszy ekspert od sonaru, tylko później właśnie słyszy, wydaje mu się, że słyszał śpiew, tak? Jest fajne to połączenie z tym, że on jest melomanem, tak? Że jest taki, ma takie... Tak, nawiązanie. Oni jechali sowiecki Sojuz, nie? Więc bardzo mi się podoba ta scena. Później pojawia nam się, Ryan zostaje wysłany śmigłowcem, bo kolejne turbulencje, tym razem już... Na podkładzie... Nie, on jeszcze, nie na podkładzie samolotu. Nie, zanim on poleciał na Dallas. Przede wszystkim jest spotkanie, chyba narada, nie wiem, generałów, czy w sztabie. Oczywiście tam jest rozmowa, co z Fantem zrobić. Zastanawiają się nad... co zrobić, czy od razu znaleźć, zatopić. Stąd jest wypuszczony USS Dallas w pogoni za Czerwonym Październikiem. Natomiast tam po raz pierwszy Ryan w zasadzie jako analityk i
i ktoś, kto wzbudza pogardę wśród starych trepów, tak, i admiralicji, bo to tam przecież chyba najwyżsi stopnie, tylko generałowie chyba i admirałowie, więc oczywiście wzbudza pogardę. I w tak zwanym międzyczasie po prostu robi kolejny krok w rozszyfrowaniu strategii dowodzącego czerwonym październikiem i udaje mu się w końcu kogoś przekonać, no i to jest ten moment, kiedy no dobra, no skoro wykminiłeś, no to dobra, jesteś najlepszą osobą, która się na ten USS Dallas uda, żeby być jak najbliżej. W międzyczasie oczywiście trwa potyczka na najwyższych szczeblach, bo jak wiemy, dowódca USS Dallas dostaje zgoła inne rozkazy bezwzględnego zatopienia, ponieważ w międzyczasie trwa rozgrywka w ambasadzie i to są chyba dla mnie te najfajniejsze sceny, jedne z fajniejszych scen, kiedy jedni drugich w żywe oczy kłamią i sądują się, co kto wie. Jedną z największych obaw Ramiusa było to, na jakiego kowboja trafi. I to było taki delikatny psztyk do Amerykanów, że oni najpierw strzelają, potem myślą. W momencie, później już jak Ryan dostaje się na Dallas, też w dosyć ciekawych okolicznościach, bo śmigłowiec, który ma go tam przetransportować, ma wyliczone paliwo na minuty i jeżeli go tam by nie zostawił, i to mu braknie, żeby wrócić na... Powiedział, że w razie wojny może użyć więcej, no, zapas, ale tam, no, tak 15 to minut paliwa, to tak, no dobra, okej, okay, to też takie bardzo... Filmowo, bardzo mocno filmowo, ale okej. Okay. I tam dopiero na tym, kiedy on próbuje przekonywać dowódcę, ten w międzyczasie bez rozkazy, on mu opowiada, że go zna, że go poznał i wie, jak myśli. Po czym używa blefa, kiedy oni w końcu namierzają czerwony październik, używa blefa, że on wykonuje pewnego rodzaju manewry. Chodziło o tego szalonego Iwana, że co jakiś czas obracają łódź o 180 stopni do aktualnego kierunku i sprawdzają, czy nie ma za nimi łodzi. Ja poszukaj, bo strasznie popędziłeś do przodu, a tu jeszcze... Nie popędziłem do przodu, bo tam się nic... Nie dzieje się, bo jest ważny motyw, bo na pokładzie... Jest wąwóz. Jest właśnie, tak, jest ten wąwóz to raz. Chwilę później jest bardzo ważna scena, bo zaczyna się sabotaż. Znaczy, wykrywają, że ktoś na pokładzie Czerwonego Października uszkadza ten cichy napęd. Oni muszą już przejść na napęd konwencjonalny. I... Szczerze mówiąc, mnie ten wątek nie podoba. To jest dla mnie najgorsza część filmu, dlatego że nic nie tłumaczy, jakimi pobudkami kierował się sabotażysta. Widzimy go tylko raz w krótkiej scenie pod sam koniec filmu, ale nie wiemy, czy to był cholerny kuchcik, tak? Bo Ryan go tam odkrywa, że to jest cholerny kuchcik i tam do niego strzela, ale my tak naprawdę nie wiemy, czy to był jakiś szpieg służb, czy to był ukryty agent, no wiemy, czy działał własny pobudek. Książki wiemy, że to był szpieg GRU, to był pomocnik kucharza. Ale mówię o filmie. I na początku... Film kompletnie tego nie tłumaczy i to jest taki moim zdaniem błąd, bo ja podejrzewam, że tak jak mówisz, było to w książce, być może nakręcili sceny jakieś bardziej rozszerzone. Jest scena w filmie, kiedy pakują tego Putina do worka. No on mu daje tak, że jest świadkiem, bierze kuchcika na świadka, nie? Tam Nowotny się nazywa. A kuchcik oczywiście mina agenta GRU. Ale ty wciąż nie wiesz, dlaczego on uszkodził ten napęd, dlaczego on strzela później do załoga. Dla kogoś, kto nie czytał książki, nie było to jednoznaczne. Tak. To jest takie... Szczególnie, że później ten sabotaż jest przez nich inspirowany i to już się robi takie nie wiadomo co, tak? Mm-hmm. Bo jeden jest przez prawdziwego szpiega, a później oni udają, tak? No mogli to lepiej wytłumaczyć po prostu. Taki chaos się robi. Jeżeli chciałem się wtrącić, to paru rzeczy się tak cofnąć, ale tak spojrzeć, jak ten film jest robiony, tak z punktu widzenia
tych elementów, jakie oni fajnie wprowadzają. Właśnie Michał mówił o tym meetingu i to jest też taki szablon. Mamy właśnie człowieka, który naraz zostaje rzucony na pożarcie tym, nawet nie wie, że on będzie mówił, tak? W ostatniej chwili dostaje informację, tak, będziesz mówił przed nimi, masz wszystko wyjaśnić. To jest taki też popularny szablon, który w filmach często występuje, gdzie tam, nie wiem, Dzień Niepodległości, czy coś, gdzieś człowieka z pola wyciągają. Twierdzy, good tak, speed tak. Twierdzy. No, milionie filmów, tak? No. Dalej mamy to właśnie, że jest kłótnia oczywiście, bo mu nie wierzą, chociaż to my już wiemy, że to jest ten człowiek, który już wie, ale oni są po prostu betonem i który trzeba przekonać, ale oczywiście sprytnie odpowiada, bo tam jest... Tak, sprytnie odpowiada. Nie przejmuje się. Widziałem się z nim kiedyś, poznałem go w ambasadzie. Tak. A poza tym, to jest rocznica śmierci jego żony. I na tych dwóch wnioskach to jest teoria. A potem strzela, że zrobi szalonego Iwana w lewo. Dlaczego tak powiedziałeś? To jest kolejna bardzo słaba moim zdaniem rzecz. Moim zdaniem sobie spokojnie mogli darować, jeżeli to nawet w książce było, to wywalić to, że on to blefował. Lepiej, że mogliby zostać, że on go znał. Że tak. Faktycznie znał. Oczywiście, że tak. I to było fajne. I to była ta przewaga. Czyli jest debilem, tak? Wychodzi, tworzysz postać, którą robisz z niego takiego eksperta, naprawdę takiego, który czyta między wierszami, po czym na koniec okazuje się, że to jest tak. Robisz osobę z nią, która jest łącznikiem, bo tak. Za chwilę dochodzimy do momentu, kiedy... To było bardzo rozczarowujące. Kiedy dowódca okrętu, dowódca Dallas stoi przed dosłownie wciśnięciem do wygłoszenia komendy strzelać, nie? A słuchajcie, jeszcze wrócę do tych elementów jeszcze prowadzenia tego napięcia, że tak, to co mówił też Marcin, że mamy ten spokój kapitana właśnie Shona Connery'ego i on jest zrobiony w ten sposób, że na przykład jak ta łódź tam sunie w tym wąwozie, robi zwrot. I on łapie, tak, robi to zwrot szklankę. I łapie kubek, tak? Szklankę w tym koszyku. W koszyczku. Tak, tak, łapie tak szklankę i tak się kubek nie przejmując wtedy. W ogóle się tak nie przejmując, nie zwracając na to uwagi, dobrze, taki wyluzowany. Oni się tam uśmiechają wszyscy z przekąsem takim szermowskim. Kolejny fajny uśmiechem. Element jest, bo jednak co by nie mówić, pływanie okrętem podwodnym jest nudne, tak? Tu nie ma akcji, to nie jest samochód wyścigowy i dzięki temu, że jest ta zrobiona akcja w tym wąwozie i oni skręcają w ostatniej chwili, czujemy jako widz takie emocje, jakby to naprawdę był pościg. I to jest dosyć fajnie zaprezentowane. A ja się z tobą nie zgadzam w jednej kwestii. I szalone wprowadzenie całej tej nomenklatury, tego szalonego Iwana, tego nagłego skrętu też jest bardzo fajnie, moim zdaniem, przedstawione. To jest cała kwintesencja tego filmu. Brak akcji. Ta cisza, oczekiwanie, te liczenie, i oni w zasadzie niewidomi. I siedzisz z nimi i tak jakbyś z aktorami, czy z postaciami, przeżywał tą samą sytuację. Pierdyknie czy nie pierdyknie? Wyrobi czy nie wyrobi? Ale zauważcie w ogóle, że... To jest najfajniejsze w tym byciu na łodzi podwodnej, nie? Ale mówię, Z tej nudy zrobili majstersztyk. Tak, bo siedzisz i ściskasz oparcia, A propos ściskania oparcia. Bo jest ta cisza i nie słyszysz huku nadlatującego czegoś, nie słyszysz... Wiesz, o co mi chodzi? Tam co innego robi emocje. Ale zauważcie, że robi emocje. Że przez cały film... dynamika dzięki temu, wiesz, te kamery, które tam zmienia, pokazuje zewnątrz ten okręt. Właśnie, a propos właśnie tych ujęć, bo te podwodne ujęcia z okrętami były kręcone za pomocą ręcznie zbudowanych modeli, które nigdy nie widziały wody. To było wszystko zdjęcia trikowe tam na niebieskim tle z jakąś parą i tak dalej, które gdzieś tam jeszcze później pomontowano tak, że to wygląda jakby ten okręt rzeczywiście płynął w wodzie. Tak. A sama makieta października to miała z 8 metrów długości i wykonali ją w ten sposób, żeby troszkę przyoszczędzić, to wykonali cały kadłub oczywiście, ale tylko jedną stronę okrętu wykonali z pełnymi detalami, tak żeby się nadawała do kręcenia i zawsze kręcili tylko tą stronę, ewentualnie wykorzystali lustrzane odbicia. Także to są takie triki, które wtedy są... Ja trochę powiem coś kontrowersyjnego, ale jeżeli chodzi o pokazywanie tych okrętów w wodzie, oczywiście, bo tam na zewnątrz, jak była ta początkowa scena, to fantastycznie to wygląda. Natomiast jakie jest te sceny w wodzie, no to nie przesadzajmy też. To nie jest jakiś rocket science, bo te okręty są, wiadomo, te filtry są nałożone, tam znaczy filtry.
jest to wszystko takie bardzo nieczytelne i my jako widz jesteśmy w stanie spokojnie to wiedzieć. No jest głęboka woda, tak? Jest słaba widoczność. Mętna, tak, mętna, więc tutaj mamy taki ten człowiek od efektów specjalnych i montaż miał trochę ułatwione zadanie w tej sekcji, ale jedna rzecz mi się strasznie nie podoba i ona się... Nie wiem, nie pamiętam jak wtedy na to reagowałem, ale teraz to wygląda strasznie. To są te fotomontaże torped. Te to widać, tak, że to jest tak strasznie nałożone. Tak, i tu jest coś, jak na 90 rok już jest trochę moim zdaniem, no mogłoby to lepiej wyglądać, mi się wydaje. W Gwiezdnych Wojnach nie widać takich rzeczy. No, no ale na przykład wnętrza okrętów były bardzo fajnie zrobione, bo tak, tam tak, wspomagali to specy z amerykańskiej marynarki, którzy mówili to tu przy ustawianiu dekoracji i budowaniu tego wnętrza. Więc ono wygląda w miarę autentycznie, także... I też mamy chyba w tym momencie, jak już wszystkie wymieniliśmy elementy apogeum napięcia, czyli tak, ucieka okręt, którą gonią go wszyscy, wszystkie, cała flota, po drugie jest sabotażysta na okręcie i po trzecie Amerykanie mają go też zniszczyć, a więc jest dobre, taki szczyt napięcia. W wyniku gry słownej i przekazywania tak. informacji mamy dezinformację. A, bo jeszcze i po czwarte chodzi o to, że cała załoga poza oficerami nie wie o co nie chodzi wie, tak. i ma nie wiedzieć Można o co chodzi. Grozi bunt, tak. No, tak. Potencjalny. Znaczy, częścią planu było też wysadzenie tej załogi żywej i żeby ci ludzie byli bezpieczni, bo żeby nadal mogli zostać w swoich przekonaniach. Okręt został zatopiony przez oficerów, tak? Tak. A jeszcze jak mamy sekwencję... Wiedzieli, może dostanie order Lenina, tam jest taki dialog. To właśnie Pennywise mówi. I sekwencje... Doktorek. Sabotażu. Tak, właśnie chciałem powiedzieć o doktorze, bo to jest fajnie rozwiązane, że ten sabotaż się pojawia. Pojawia się rozmowa, nie wiemy kto jest, Sean Connery pyta Putina, kto jest członek KGB albo GRU, no ale on mu nie odpowiada. I mamy bardzo takie specjalnie podłożone, tak, podłożone jest, że to ten lekarz pewnie, ten doktor. I że to jest, że to on taki się dopytuje, zawsze mówi nie, wracajmy, coś tak jest. Tak fajnie podłożona od razu, żeby widz tak miał podejrzenia. A pewnie on. A później się okazuje... I nagle w korytarzu przy kajucie kapitana pojawia się kuchcik z jakimś garnkiem i putuje. Ty będziesz świadkiem. I przypadkiem akurat ten sabotażysta nie zostaje świadkiem. Tak, no i przybywa Ryan właśnie na... Dzięki... No to co już mówiłeś, Michał, zostaje przetransportowany śmigłowcem, zrzucony, tu jest taka widowiskowa akcja. Mamy też śmieszny, podobał mi się strasznie tekst kapitana, oho, kogoś bardzo swędzi dupa, żeby się z niej dostać. W ogóle prawie nie ma wątków humorystycznych, to jest jeden tam chyba z dwóch czy trzech w filmie. Bardzo poważny ton. No chyba najsłynniejszy tekst to Rosjanie nawet nie srają bez planu. Taki był chyba, nie? To najsłynniejszy... chyba najsłynniejszy tekst z tego filmu, tak. że Rosjanie nawet bez srać nie idą, czy nie srają bez planu. I jeszcze było często od tłumaczenia. Jeszcze było częstowanie batonem Ryana w tym samolocie, jak mu opowiadał, że żygał w poprzednim locie i czy chce pan batona teraz, że zwrócił cały obiad i chce pan batona? To co lecieli wtedy w trakcie burzy na lotniskowiec. Tak. No ale mamy teraz fajną sytuację, jak on się znalazł na Los Angeles i będzie rozmowa taka peryskopowa za pomocą Morsa i to też jest dosyć fajnie zrealizowane, takie właśnie napięcie, jak on dopiero notuje, to znaczy, może inaczej, Marek, dodajmy, że w końcu się znaleźli i Dallas został jak zdemaskowany, wiedzieli, że są i w zasadzie stanęli naprzeciwko siebie. I nie znali swoich intencji. To jest taka akcja westernowa bardzo. Westernowa, tak, i to taki... to przywodzi na myśl tylko jedną rzecz, właśnie pojedynek w samo południe. Komu puszczą nerwy, kto okaże większy rozsądek, wyczekiwanie. No i to jest ten moment, kiedy Connery wykonuje zwrot przez prawą burtę i dowódca jednostki Dallas decyduje się nie odpalać torped. Świat uratowany. Chociaż ma zalane luki. Tak, ma zalane, a oni zastanawiają się... To jest to takie charakterystyczne sięganie ręką. Zastanawiam się, jak oni wiedzieli, że... Skąd oni wiedzieli, że wyloty zatkane, a grodzie zalane? Wydaje mi się, że udawkowanie napięcia. Bardziej.
Ale nie tak już pomyślam, czy to jest, to, czy oni byli to w stanie jakoś zidentyfikować? No tak, sonarowo? Sonarowo, to jesteś jak najbardziej w stanie rozpoznać. Okej, dobra, nie dyskutuję, tak. Po prostu tylko byłem ciekaw. Ja myślałem, że to czy to na potrzeby filmu po prostu jest. Nie, na pewno nie. No i w końcu wykonuje manewr. Pieśń może, właśnie faktycznie można pieśń usłyszeć, przecież jak głosy tych wielorybów, to się wszystko roznosi w wodzie dosyć dobrze. Ramius wykonuje manewr, że... Spuszczenie wody. Że zaczyna się wynurzać. Idą w zasadzie chyba łeb w łeb, czy równolegle do siebie, wynurzają się na peryskopową. Po to, żeby nawiązać komunikację. No i sam wątek komunikacji fajny. Cała ta scena właśnie jak z westernu. Tylko nawet stary kapitan Dallas mówi, że dawno nie używałem Morsa i mogę się pomylić, nie? Takie... Tak, ale nie, tutaj specjalnie żartuję, nie? Nie, to taki sarkazm był amerykański. Tak, wiesz. Tak, ale dobry, to też dobry tekst. No i jeszcze teraz trzeba było zakamuflować tą rozmowę. I też fajnie było wymyślone fakt, jak on będzie potwierdzał. Żeby się nikt nie kapnął. Że ten mu wymorsował, ten mu odmorsował i wiesz, też żeby nie było sytuacji, że ktoś ich zdemaskuje. No i te pingi puszczali, nie? Pojedyncze jako potwierdzenie. Przecież ten Borodin też się w pierwszej opcji nie kapnął, o co chodzi. Dopiero przy tym drugim pingu zajarzył, jakie są intencje kapitana w kwestii tego... No i potem abordaż na statek, tak? Mamy... Tą łodzią podwodną, która miniaturową, która pasuje do wszystkich włazów, wszystkich łodzi na świecie. Tak, to jest niepokojące, natomiast sama idea takiej mini łodzi, no to jest dosyć typowa. Tak, tak. Wywiad, siły specjalne, mm-hmm. Tak. Szczególnie siły specjalne wykorzystywały przecież. Nie, no słuchajcie, batyskady, no można to obronić, no. Nawet, no, jak ruskie zrobili szerszy tor, to jak to mówią, śmieją się, że któryś tam z decydentów powiedział tfu o długość chuja, nie? Czyli 18 centymetrów jest ten tor 16. Szerszy. Co? Nie 16? Jest. Tak? Nie wiem. Hubert właśnie konsultował to tutaj. Ale to tak miał już w formie anegnoty z tym przekleństwem, bo to tak ponoć, tak historia niesie, że o długość uja, nie? Więc można to chyba obronić, Marek, no ileż mógł być ten właz ruski szerszy od amerykańskiego, nie? Na potrzeby się podobny. Że też musieli się trzymać jakichś sił, oddziału woją. Szczerze mówiąc, jakby skrót był lewostronny, a tu prawostronny. To nie są tory, tylko właśnie coś, gdzie mogłaby dojść do takiej sytuacji, tak samo jak w przestrzeni kosmicznej i oni się starają... Dlatego mówię, że myślę, że to można obronić. W Interstellar się nie udało zadokować. No widzisz. A w Dniu Niepodległości jak najbardziej. Tak jest. I tam nawet padło słynne ruskie czy amerykańskie, tak wszystko z Tajwanu czy tam z Chin, nie? No, więc nie czepiajmy się. Myślę, że ta mini łódź podwodna do abordażu byłoby do obronienia. No, nie jest aż takim... Nie jest jakimś takim mega wielkim babolem. Jeśli to jest oczywiście, bo się okazać, że takie coś jest bez problemu. Więc spokojnie. Ja nie jestem ekspertem od marynarki, więc. Ale rozwiązali wejście na pokład. Tak. No i jest takie pierwsze spotkanie, tak? Bezpośrednio. Już nie na poziomie Morsa i peryskopu, tylko. Znowu westernowe. Tak, i jest tutaj nawet taka charakterystyczna scenka z tym papierosem, tak? Poczęstował. A przecież on nie palił. Tak. No i o mało młoczy z orbit nie wyszły, bo ruskiego sporta machnął, nie? To takie amerykańskie, wiesz. I później niby gadają po rusku, ale ten rozumie, ten też rozumie. Nie, także. No to było taka, że on mówi, że on gawarisz po rusku, on nie mnożka. Ja mówię, że gawariu po rusku, pyta. Że język wroga trzeba znać, a wtedy Connery mu odpisał, odpowiedział po angielsku dokładnie, czy tam na zasadzie tak. Nie, tam jest wpadka z tym ruskim, bo Connery pyta go, gawariu po ruski, czyli że mówię po rusku, tak, nie gawarisz. Ty gawarisz po ruski. No, ale no to już takie amerykańskie. O, ten mu chyba tylko niemnożko odpowiedział, nie? No, ale pada prośba o azyl, tak? Czyli najważniejszy jakby fragment całej tej misji.
Bo właśnie, to jest, trochę ominęliśmy, pozbyli się załogi, tak? Bo zasymulowali ten sabotaż. Wyciek radioaktywny. Tak, załoga opuściła okręt i była ta właśnie, ten tekst dosyć zabawny, dostanie pan za to order Lenina, tak? Że tam zginie, żeby za to... I to było z takim napięciu, taką powagą powiedziane. Nie? I później jest też ciekawa scena, jak będzie walka, że się cieszy też załoga później. To, tak. Nasz kapitan wygodnie, że wykurzył Amerykanów. No. Wykurzył Amerykanów, też jest. A tam już Skarsgård szalał, kurde, z tym... Tak. No i tu mamy troszkę takie hollywoodzkie, to jest dosyć, no okej, okay, film jest taki, nie, bardziej mi chodzi, wejście, że w łodzi tym momencie Alfa współpracują razem, tak, że i tam Ameryka, ale zauważcie, że mamy ten najlepsi, Amerykanie najlepsi, tak, że mamy ten moment, jak nadpływa ten drugi okręt radziecki, ta Alfa, i tak znikąd się nagle pojawia, nikt tego nie wykrył w ogóle, to że nie widział. Pennywise, Tupolew. Tak, tak, i na dodatek, że był twist, to jest uczeń Ramiusa, tak, były jego uczeń, który tak dowodzi tą łodzią i będzie musiał zabić przyjaciela. Bo on chyba nawet powiedział, że musimy że płyniemy zabić przyjaciela, tak? Tak, żeby nadać powagi sytuacji. Mi przypomina w ogóle tego też twarz tutaj, szczególnie, że są w tej łodzi podwodnej, cień pada i ja widziałem tam po prostu tego, z Terminatora 2, Terminatora właśnie. Znaczy drugiego, to taka ciekawostka, wiecie, że drugiego Janczar gra, nie? Drugiego oficera, chyba zastępcę kapitana Tupolewa gra Krzysztof Janczar. O, Morowie. To nie wiedziałem. Tak, Krzysztof Janczar gra jego podwładnego Tupolewa. Tak, co mu później powiedział, głupku, czy tam... Zabiłeś nas, głupku. Zabiłeś nas, głupku. To Janczar mówi, no. Ale mamy przecież pojedynek to jest, ale nie wszystko. Ale to jest nie wszystko. To jest nie jeden polski akcent, bo w tym filmie jeden statek z USS chyba, Reuben James, Kościuszko gra. Tak, tak. Nasz RPG generał Kościuszko. Gra amerykańską jednostkę w tym filmie. To dwa takie polskie akcenty. No, ale zauważcie, że mamy ten taki w cudzysłowie ten podwodny pojedynek trzech, w którym biorą udział trzy okręty podwodne, prawda? Także tam stalowe cielska w takim zwolnionym tempie wykonują te manewry, te torpedy tam suną za nimi. No taki dogfight tylko pod wodą. Tak, mamy, no mamy ale taki gruby, bo to co oni wyczyniają z tą torpedą. Też mi się wydaje, że tak. Gdzie masz wrażenie, że te statki, że te okręty podwodne takie muły, a no one mówię, tam rozumiesz no takie zwroty. To co mówiłem, że robią po prostu samochody wyścigowe, no po prostu z nich, ale jest ten motyw, który wtedy był w miarę świeży, bo podobał mi się, natomiast już był wielokrotnie wykorzystywany, czyli z tym nieuzbrojonym pociskiem, czyli w tym przypadku torpedą, tak? Czyli, że ta torpeda jeszcze nie zdążyła się uzbroić, a ten po prostu przyspieszył, żeby... Ta, żeby on sobie na odległość, na a później drugą już uzbroili tak, nie na odległość. Ale to jeszcze zapomnieliśmy, tak, opomnieliśmy jedną istotną scenę, kiedy właśnie jeszcze wszystko się mieliło, i w zasadzie Greer, czyli Tom Earl Jones, który też ciekawostka jest, generała Greera gra chyba we wszystkich ekranizacjach Clancy'ego. Tam gdzie Greer się pojawia, gra go właśnie Earl Jones. To taka ciekawostka. To jest z Fordem, później nie wiem, bo on chyba umiera na raka. Trzy albo cztery filmy, nie wiem, dokładnie nie powiem. Trzy albo cztery się pojawia jako generał Greer, jako jedyna... Admirał. Jako jedyna postać grana przez tego samego aktora, gdzie Greer, kiedy pierwszy raz torpedę posyłają w kierunku października, detonuje ją tam 200-300 yardów przed. I później się przedstawia dopiero. Tak, dopiero potem pokazuje kwity, pokazuje mu swoją blachę i mówi, że jego tu nie było. Tak, czy zupełnie na odwrót tak. Miałby mieć miejsce w życiu. Ale w rzeczywistości eksplozja w tej odległości już by była skuteczna. Jak wykazują badania podobno. Tak? 300 yardów tak. Już by było pozamiatane? Już, to było 100 chyba. Bałaganu. Już by narobił. A co to? A jak taka torpeda działa? Jak Bóg też ma odłamki? A ja odłamki? Wiem jak działa. Nigdy nie strzelałem. Poza Silent Sense. Pewnie kwestia ciśnienia, nie? No, jeszcze jest na końcu taka sytuacja w ambasadzie, gdzie zostają pokazane ja jeszcze, przepraszam, już tak... Wróciłbym jeszcze wcześniej, bo jest ten motyw jeszcze na Czerwonym Październiku, jak znowu się ten sabotażysta pojawia, trafia tego pierwszego oficera i oni go zaczynają gonić. I to jest słabe. Uważam, że to jest słabe. O ile tak. Ryan jako ten taki główny bohater może biec, to Sean Connery po co tam biegnie? Główny kapitan tej łodzi. No i oczywiście klasyczna scena, kiedy Sam Neill
Opowiada, jak on to sobie przygrucha grubą Amerykankę, która mu będzie ważyć. Tak. I Massachusetts. W Massachusetts. I od ostatnie razu powinno słowa. Być ten. Tak. Za trzy minuty zginie. Gwiazdka. Kurt Vonnegut, jak pisał książkę, to od razu przy postaciach umieszczał gwiazdkę, jak zginą gdzieś tak. w ciągu książki. No, to już było wiadomo, że zginie, nie? Tak. To taki też taki. Tak, ten najtańszy zabieg, jaki może być, nie? Już tak, już witam się z gąską, już te ostatnie życie przede mną, to zrobię, na czy ryby można pójdę. Między Stanami tu. Można jeździć bez pozwolenia? Oczywiście. Chociaż z jednej strony, bo to jest, ciekawa akcja, ale to jest ciekawa sytuacja, bo z jednej strony faktycznie to jest takie amerykańskie pokazanie, jak my mamy dobrze, a wy macie tam słabo, ale z drugiej strony sami wiemy, że wszystko, co było amerykańskie, było super atrakcyjne i zbieraliśmy śmieci, puszki, pudełka. Tak, ale zastanawiam się właśnie, czy najwyższa gdzieś tam w randze ekipa admiralicji rzeczywiście też żyła w takim, nie wiem, że zbierała... Ja myślę, że mieli dostęp do tego. Wydaje mi się, że oni właśnie mogli sobie podróżować na Krym i tak dalej. Bo to przecież Ramius był ideowcem, nie? Takim... Był Litwinem. I był przede wszystkim Litwinem, a nie Rosjaninem. Natomiast do czego chciałem zmierzyć z tą sceną, z tym sabotażystą, bo to rzeczywiście, że on tam strzela, to jest i ten Ramius za nim biegnie, to jest kiepskie. Natomiast to, co mi się podobało, to ten moment, jak Ryan wbiegał do pomieszczenia z tymi silosami na pociski balistyczne i było po prostu takie niesamowite, krótkie ujęcie, jak widać taką potęgę tych narzędzi zagłady ustawionych w takim rzędzie, w tych silosach. No i tu mam wrażenie, że ta łódź, że ten okręt podwodny strasznie uspuchł. Tak, że jest olbrzymi, że to jest taka wielka hala, bo, taka po prostu. Oni, dokładnie tak jest, bo pierwszy mamy ten początek filmu, gdzie pokazują, że on jest ogromny, później przez cały film jest ciasno, pomieszczenia, tak przeciskać się przez grodzie, I ta ostatnia akcja to wręcz mi przypominała, wiecie co, pamięć absolutną, jest ta końcowa scena na Marsie też taka, gdzie jest to takie ogromne. Tam, gdzie produkują tlen. Tak. I to jest właśnie dla mnie bardzo podobna taka lokacja ogromna, albo Moria. No tak. No i Marek tam o końcówce filmu. Tak. Chodzi mi o to, że to też jest takie charakterystyczne, że co by nie mówić, mamy film, w którym tam, no dobrze, mamy tych pokazanych też takich dobrych Rosjan, mądrych, inteligentnych, ale na koniec Amerykanie przecież wygrali tą zimną wojnę, to jest rok 1990, trzeba po tym przeciwniku się przejechać i mamy naprawdę taką pokażającą scenę. Upokorzenie ambasadora, tak? Gdzie właśnie tak, gdzie nie dość, że stracili ten jeden okręt, to on mówi, a słuchaj, tak, a jeszcze nie mamy kontaktu z drugim. Co, straciliście drugi okręt? Nie, ale wiesz co, i najfajniejsze jest to, że w tym momencie spada ta kurtuazja, panie ambasadorze, panie taki, tylko Andrzej, zgubiliście kolejny okręt? I taka szydera, nie? A ten tam tą chusteczką, rozumiesz, jedzie, zleje się z niego. A taki typowy ruski aktor, nie? Taka gębka. Idealnie stereotypowy, dobry. Chusteczka, wiecie, chusteczka taka jak u nas za kołyny, te czoło wyciera. No jeszcze mamy taki problem, a on, Andrzej, jeszcze żeście kolejny okręt przepili, nie? I tak naprawdę moim zdaniem, no oprócz jednej sceny, ten film mógłby się w tym momencie skończyć. Niestety jest jeszcze tak straszny fotomontaż tego płynięcia. Scena zachodzącego słońca. Tak, rzeką płyną. Tak zrobili, no. Po co? No bo wchodzili gdzieś tam do zatoki, nie? O zmroku, nie? Jezu, i te kontury, które są dookoła twarzy. Widać, że to studio jest nałożone okropnie. Po prostu na okropnie, no. No nie, scena zachodzącego słońca musiała być. To jest już noc, chłopie, tam zachód słońca. Miłe mrugnięcie okiem, czyli że ma tego misia, czyli braciszka. Ze szklanej pułapki. Tak. To nie wiedziałem. Ja chciałem jeszcze nawiązać do dwóch dat, które są ważne właśnie w kontekście filmu, czyli roku 84 i 90, bo to, co już mówiliśmy, że książka Czerwony Październik została wydana w 84 i też wtedy toczyła się akcja filmu i ten i poprzedni rok to był szczytowy okres zimnowojennej paranoi. To właśnie wtedy byliśmy ten krok od nuklearnej zagłady, szczególnie, że wtedy na świecie miały miejsce takie incydenty, na przykład jak był ten słynny taki w 83 roku błąd komputera w jednej z radzieckich baz, który spowodował alarm. Tylko jeden człowiek tam, który był właśnie na służbie, zachował zimną krew, bo stwierdził, że to musi być awaria, bo niemożliwe, żeby Amerykanie zaatakowali, bo to byłoby szaleństwo i on przetrzymywał po prostu cały czas, tą sytuację, ale jakby nacisnął przycisk odpalenia taki, jaki miał rozkaz, to
myślę, żebyśmy nie rozmawiali. Tak, ale taki, nie... takiego samego farta jak Jack Ryan. Znaczy tak, bo wtedy była ta doktryna MET, czyli całkowitego zniszczenia przeciwnika, czyli odpalamy wszystko i czekamy, co się stanie. Odpalamy i patrzymy, tak, co się dzieje. Tak? Tak, ale też nie przesadzajmy troszeczkę, bo tak naprawdę lata 80. to już jest upadek Związku Radzieckiego. Ale tak właśnie, poczekaj, Marek, bo do czego chciałem nawiązać, że dopiero mniej więcej koło 85 roku i później zaczęły się już protesty jakby ludności w ogóle w zachodniej Europie. Marek, jedna rzecz, jedna dygresja. Nie możesz bagatelizować faktu. Ja rozumiem, do czego zmierzasz i zgadzam się, natomiast nadal trzeba tutaj chłodno na to popatrzeć. W tej całej nomenklaturze zimnowojennej, gdzie mamy do czynienia z jakąś tam chorą ideologią też, między innymi, że nie natrafisz na chłupka. Tak, ale poczekaj, nie bagatelizuję taki... tego, żeby to nie mogło się wszystko stać, natomiast Marcin uderzył w takie tony, że to był szczyt tej zimnej wojny. Nie, szczyt był w latach 50. i na Kubie, kiedy to był ten moment, kiedy Rosja, przynajmniej się wydawało, była w stanie rywalizować, albo nawet w latach 50. Związek jeszcze Radziecki miała rakietowo, wygrywała wyścig choćby w kosmosie. Natomiast lata 80., okej, oczywiście nie bagatelizuję, mogło się wszystko zdarzyć, natomiast to już był ten moment, gdzie ten przeciwnik, Amerykanie wiedzieli o swojej przewadze. I to było ważne. Oczywiście pod względem rakiet to i tak nie miałoby żadnego znaczenia, bo było ich tyle, żeby tam kilkakrotnie tą ziemię wysadziły. Natomiast już ta rywalizacja była... No, ktoś był silniejszy w tym pojedynku. Wiele. Znaczy, na pewno nadal nie mamy... Mano się tak naprawdę wariatów, zgadza się. Natomiast... Gospodarczo było... Jedynie to taka poważna obawa wariatów nad wariatami. To jest taka jedyną, którą możesz zanalizować z informacji dostępnych, które są i historycznych, przede wszystkim historycznych. Natomiast nadal my, jako zwykłe żuczki, nie mamy pełnego oglądu na to, co się działo i na czerwonych liniach, i w gabinetach zamkniętych. Jakie scenariusze rzeczywiście były na stole w danym momencie, te, które były najbardziej prawdopodobne? No był taki scenariusz, że na Polskę miano zrzucić 50 głowic ze strony zachodniej po to, żeby odciąć Rosjan idących zagonami pancernymi. Polska armia lądowa miała Danię zdobyć. A my mieliśmy na to odpowiedź, wykopać dziurę i przykryć się białym prześcieradłem, które pochłania promieniowanie. Przecież uczyliśmy się tego, ćwiczyliśmy. No i płyn Lugola... Tak, ale zauważcie nas a propos filmu, że film miał premierę w 90 roku właśnie, kiedy akcja toczy się w okresie zimnej wojny, a tu de facto ten okres już się skończył, no bo chwilę temu upadł mur berliński, a Imperium Radzieckie no już było w rozsypce, w zasadzie chyliło się ku upadkowi. Znaczy ono było moim zdaniem już dawno w rozsypce, tylko że ale tak właśnie... mówię, że ludzie sobie już wtedy tak zdali sprawę z tego, że to już tak, upada, znaczy to i koniec, ona, prawda? Ona się robiła groźna tak naprawdę, bo wtedy mógł się każdy dostać i właśnie był ten chaos, o co by nie mówić, jakby był jednak Związek Radziecki, to oni tych swoich głowic pilnowali w roku 90, gdy jeszcze mamy przestępczość zorganizowaną, która tam się rozkręca bardzo, bo naraz byli partyjni próbują znaleźć dla siebie już w prywatnej rzeczywistości jakąś przyszłość, tak? To się w każdym demoludzie tak działo. No jest niebezpieczna sytuacja, tak? Bo nie ma kto tego pilnować, gdzie te jak rakiety... Jak w filmie Pan życia i śmierci. Tak. Na terenie Polski były normalnie silosy, w których były rakiety z głowicami. Odkryto nawet tę kolonię mrówek, która zalęgła się w takim silosie i przez tamte 30 lat bez dostępu powietrza z zewnątrz sama siebie jakoś kanibalizowała gdzieś tam w okolicach Poznania. No, możecie poczytać, w dawnym silosie atomowym postradzieckim w Polsce. I te historycznie można tam, chyba nie wiem czy w tej chwili nie są udostępnione, można je pooglądać i tam na 100% były przetrzymywane głowice. I rakiety zdolne przenosić te głowice, nie? Pomimo, teraz, że dzisiaj to tak naprawdę, ja nie wiem, jaką Amerykanie mają świadomość, no bo to nadal patrzę w kierunku Rosji, bo wiadomo, że jeszcze mamy potęgi atomowe w postaci Chin i Iranu, Turcja się zamierza do stania się potęgą atomową. To tak zastanawiam się, czy Amerykanie mają w ogóle świadomość, ile z tego, co obecnie Rosja posiada, jest w stanie narobić jakiegokolwiek bałaganu. Bo czasami mam takie wrażenie, że
że tam strach niektóre rzeczy odpalać, bo jak to dupnie, to może dupnąć na miejscu z tego silosa. No, tak, no tak, tak, ale wiadomo, że broń nuklearna wprowadza dużą destabilizację i to tak, nieważne, tak, oczywiście. Nie musi być nieważne, czy to lata, czy nie lata. 50 tysięcy tak. głowic, wystarczy tam 10, 100 i zrobi... I zrobi jedna, Boruto, jedna tam wodorowa, to przecież będzie... W takiej grze Shadow President puszczałem 5 tysięcy na raz. Tak, ja też. A propos gier, to mieliśmy dwa tytuły oparte na Czerwonym Październiku. Jeden wprawdzie na książce, bo z 87 roku i drugi z 90 już na filmie. I oba wydała jedna firma, uwaga, nie Ocean, tylko Grand Slam. I ten pierwszy to był taki niby pseudo-symulator, dość nudny tytuł, który tam w ogóle się nie przebił. Natomiast ta zręcznościówka z 90 roku to tak... No wiecie, jak gra oparta na filmie. Trochę krap, trochę niekoniecznie, bo z pięciu etapów, które tam były, dwa były niezłe, czyli pierwszy, który trwał tam niecałą minutę, jak trzeba było właśnie Ryanem z helikoptera opuścić się podczas szalejącej burzy na USS Dallas. I ostatni etap, kiedy tam z celowniczkiem strzelało się do kuchcika w przedziale silosów rakietowych na Czerwonym Październiku. A w środku to była taka nuda, bo to było płynięcie ciągle w prawo i strzelanie tam do napływających okrętów. Właśnie te tytuły, które były oparte właśnie, zupełnie mnie nie interesowały, one były, przeglądałem właśnie recenzje i to było zawsze miał jakieś niskie oceny i to w Amiga Action i nie interesowała, ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę to myślenie chłopaka tam z lat 80. i później 90., no to mnie napędzał Silent Service, tak? Czyli jak już grałem znaczy jak oglądałem Polowanie na Czerwony Październik, to w głowie człowiek wszystko wiedział. Aha, no dobra, tutaj wiadomo, te bomby głębinowe to ja wiem co to jest, tak? Sonar to ja wiem co to jest, torpedy wiem przecież jak działają. Siedzieliśmy, tak? Siedzieliśmy tak. Cicho przed komputerem, słysząc jak nad nami przepływa jakiś tam niszczyciel łodzi podwodnych. Tak, 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 tak. A więc to było takie poparcie na wielkie widowisko, ale tego co w pewnym sensie sam przeżyłeś. Tak? Oczywiście jak to może dziecko na w grach i w wirtualnym świecie. I jeszcze był równocześnie, też nie wiem, chyba troszkę wcześniej leciał Das Boot, taki serial, też na podstawie książki. Tak, bardzo i gra też była. Tak, i był, tak, gra też była, zgadza się. I był świetny ten serial, miał, pomimo, że był takim nisko budżetowy, to zrobienie realiów okrętu podwodnego nie wymaga nie, właśnie wielkiego budżetu, szczególnie łodzi podwodnej z II wojny światowej, też w ogóle. A za chwilę pojawia się też karmazynowy przypływ, o, tak? Też bardzo dobry. Tak, Crimson Dawn. Z Denzel Washingtona, tak? A później świetny też. Tak. A później K-19 z Harrisonem Fordem, też niezły. I też, Hans, tak. Hans Zimmer na batucie, nie? A więc no, to są... Karmazynowy przypływ. I tu mam taki film z Seagalem, Zatopieni. Wiedziałem, że się będziecie śmiać, specjalnie wyciągnąłem. Też się dzieje na łodzi podwodnej. Ale w tym roku, czyli w 2019, mieliśmy jeszcze Hunter Killer. Całkiem niezły film, uważam. Słynna utwór muzyczny przecież. United Six Das Boot. Tak. I przecież, jak wracaliśmy, ja pamiętam, w podstawówce, to na przerwach po prostu gadaliśmy o każdym odcinku, tak? Była taka, jakoś dużo chłopaków wtedy to oglądało i była taka fajna rozmowa. Co tym razem, chociaż tam się tak naprawdę nic nie działo, bo ciągle coś. To było tak jak w labiryncie, tylko celi. Zamiast w bloku działo się w jakichś takich rurach. Tak, ale to wystarczało sobie. Dobra. No dobra, ja jeszcze dodam jedną rzecz. A te nasze dzieciństwo to szanuj, Hubert. A ja szanuję właśnie. Ale chciałbym uszanować jedną rzecz, która już dawno powinna paść, czyli włosy Seana Connery w tym filmie. Znowu pijesz do czegoś, czego nie masz. Zależy gdzie. Podobno legenda mówi, że te włosy, ta peruka kosztowała 20 tysięcy dolarów. Druga legenda mówi, że to jest nieprawda, że akcja była taka, że Connery przyszedł na plan zdjęciowy i miał wtedy taką swoją fryzurę jakąś dziwną z kucykiem. Był łysy, jak to Sean Connery i z kucykiem. Może i strasznie się mądrzył. No być może, nie rocznikowo tak, to chyba tak. Mi się nie zgadza, ale do sprawdzenia. No i strasznie się mądrzył i przez całą ekipą i pokazywał, że ma dobre relacje z producentem, że to będzie tak jak on chce. No i ktoś tam się wkurzył i opisał historię dnia, jako że ten kucyk Seana Connery wygląda jak zwisający penis.
I Sean Connery właśnie strasznie się wtedy wkurzył, ściął ten kucyk. Perukę kupili za tam kilkadziesiąt dolarów w jakimś sklepie, natomiast 20 tysięcy dolarów kosztowało nakręcenie ponowne scen, w których on już występował z tym kucykiem. Tak. Ale wydaje mi się, że taka legenda. Szkoda, że nie ma. Ale mi się wydaje, że on ma podobną fryzurę jak grając Johna Masona w tym. W twierdzy. Tak, podobnie. Dokładnie. O, może. Jak nie ta sama fryzura. Bardzo podobnie. Nawet bym się pokusił, że tą samą fryzurę. Czy to samą perukę za 30 dolarów gdzieś z Brooklynu. No nie, pewnie już się. Bo twierdza też jest 90 rok, nie? Nie, późniejszy. To jest. Mi się wydaje, że 96. Tak, 96. Szósty. No to z szafy to wyciągnął jak z zdechłego szczura. Taką nie, porukę. No przyjrzyj się, on ma bardzo podobne fryzurę w obu tych dwóch filmach. Ja mam czasami taki, wydawało mi się, jak on się odzywał, to widziałem ojca Indiana Jonesa. No właśnie dlatego Harrison Ford nie przyjął roli Jacka Rayana, bo bał się takiego zaszufladkowania, że już grał dopiero co w Indiana Jones z Seanem Connery i że film jest generalnie sfokusowany raczej na bohaterze granym przez Seana Connery, a nie Jacku Rayanie. Co tam Sean Connery? Ramiusa miał grać też Arnold Schwarzenegger w pewnym momencie. O, to były takie zakusy. No, ja sobie to wyobrażam. Rzeczywiście. I can't shoot them now. I nie mógłby się przedostać przez śluzę jakoś. Ale to by było trochę kurwa. Austriak grający Ruska. Ale wiesz, tu też śmiejemy się z Erniego, a I am the last one jako Rosjanin, no to wiesz, nie? Ale kurczę, tak, ten akcent z Connery'ego jest po prostu... No mówię, ale I am the last one. Przepraszam, jeden z fajniejszych filmów, Czerwona Gorączka. Bardzo dobry, no, ze Schwarzeneggerem. Super gra, scena Ruska, gra. W łaźni, w takiej łaźni. Hubert, polecam, polecam wygooglać na YouTubie. Polecam wygooglać na YouTubie And the Oscar goes to. Jak Sean mówi, And the Oscar goes to. To jest totalnie niezrozumiałe. Ja bym naprawdę Szkotiem jest, się, Szkotem, nie? Chciałbym się przenieść do rzeczywistości takiej alternatywnej, gdy byłby Arnold Schwarzenegger i Harrison Ford. My sobie grali razem w ten sam film, tylko z nimi. Przecież to mały bajt. To chyba w tej chwili jedynie możliwe w Expendables. Zagrali nie sądzę, że była lepsza, trójce byli razem. Zjawiskowa na pewno. W Irishmanie mogliby zagrać razem. Czasowo zrobiliśmy ponad połowę filmu. czasu ekranowego, także. Ale solidne kino i bardzo dobrze się trzyma do dzisiaj. Moim zdaniem w ogóle się nie zestarzało. Znaczy powiem ci, ja odświeżałem i się bawiłem świetnie. Ja tak samo. Ja też niedawno i wciąż uważam, że jest bardzo dobry kino. Naprawdę, ja byłem zaskoczony. Ja poszedłem dalej, obejrzałem właśnie kolejne dwie części z Harrisonem Fordem i dlatego uważam, że Baldwin to się nie nadaje. Ale Baldwin no dalej grają. Znaczy, na przykład zostawmy tego Aleka, naprawdę nic mu nie brakuje w tym filmie. Poza jajami. Jak sobie tak z ciekawości sprawdzicie... Jest tylko analitykiem. Nawet nie umie palić papierosa i połowa jego rzeczy się opiera na Jack Ryan, Jack Ryan przeszedł pewnego rodzaju metamorfozę, wiesz. Tak, on spadł z helikoptera chyba i złamał dwie nogi. Od Mamlasa do Badasa. Historia w książce. Został prezydentem w końcu, nie? U Toma Clancy'ego w książkach. Wiesz, ale i tak mówię, nie? Tom Clancy powiedział, że najlepszym aktorem grającym Ryana był... Ben Affleck. Ben Affleck. Suma wszystkich strachów. Jeszcze lepiej. Boli mnie serce. Już musimy kończyć. To już zmierza w tym kierunku. Ten, jak George Lucas, który powiedział, że najlepszym jego filmem jest Mroczne Widmo. Bo to jest jedyny film, w którym nikt mu nie wchodził tam i nie psuł. Ale powiedział, że w pewnych momentach przesadził. Tak. Za mało George'a. Dobrze, kończymy. Poprzesadzał, potem sprzedał Disneyowi za 4 miliardy dolców. No i tyle. Dobrze, dziękujemy bardzo, dobranoc, dopłynęliśmy do brzegu. Widzimy się w następnym odcinku. Do svidania. Do svidania, czołem. Cześć. Spasiba.